zdrowia, szczególnie dla normalnych. Shakespeare w Henryku VI, to tam jest taki Wacek rzeźnik, no i on powiedział coś takiego: pierwsze co zrobimy, to zabijemy prawników. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach. No w filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No nic nie jest złego z prawnikami. Prawnicy są oczywiście potrzebni. Tyle tylko, że najgorsza rzecz to jest wtedy, kiedy prawnicy mają jakieś utopijne widzenie świata, chcą być jacyś czyści i walczyć ze złem, no a później wchodzą w cały ten bałagan, w całe te bagno, no i z reguły bagno państwowe. W Polsce, no to te wszystkie sądy stalinowskie, no to była makabra. W Ameryce teraz wszystkie te sądy komunistyczne, które wydają te nieprawdopodobne decyzje, także, że prawnicy bardzo często trafiają, właśnie zostają sędziami. No skorumpowana rzecz. No i dlaczego mówię o prawniku? No jest taki prawnik Garrison, no i będzie sprawa, przypuszczalnie będzie sprawa sądowa na temat $500 billion, czy tryliona dolarów, albo nawet $1.5 trylionów, które Biden rozdał. No on unieważnił pożyczki studenckie. No i jak tak z państwowego punktu widzenia, z rządowego punktu widzenia, z komunistycznego punktu widzenia, no nikomu się nie stała żadna szkoda, nikomu się nie stał żaden uraz, zranienie, krzywda, nic się czegoś takiego nie stało, te pieniądze zostały spisane na straty. No oczywiście, że prawnik, pojedynczy prawnik będzie musiał płacić, no bo jego podatki wzrosną, no ale on nie może pokazać, że tam jakaś stała się bezpośrednia krzywda jemu. No i dlatego nie można pójść do sądu. No i znalazł się właśnie taki prawnik, Frank Garrison, który mówi, że tak, jeżeli te pożyczki, które on brał, będą skasowane, to będzie ze szkodą dla niego. No, człowiek się zastanowi, jak to może być, żeby 10 czy 20 tysięcy rząd skasował, no, a to będzie dla niego szkoda. No, w Ameryce jest coś takiego jak państwowa robota. No, kto każdy się zdziwi, no ale jest ta budżetówka. Ta budżetówka jest nieprawdopodobna. Wszystkie te uniwersytety, koledże, szkoły, to jest w zasadzie, to są przedstawiciele partii komunistycznej. Komunistyczna partia Stanów Zjednoczonych opanowała wszystkie instytucje, między innymi szkolnictwa, no i rząd, te wszystkie lokalne rządy, no to tam są po prostu socjaliści, komuniści. No i teraz jest coś takiego, że ludzie, którzy idą pracować dla budżetówki, mają no w sumie tak w efekcie kasowane te pieniądze. Co tam się dzieje? Biorą pożyczki, później idą pracować na państwowe. No i tam są wyliczenia, ile oni zarabiają na tym państwowym, ile wydają, na co wydają, ile mają do wydania takiej luźnej kasy, którą mogliby oszczędzić, no i te ekstra pieniądze, które mogliby odłożyć na konto oszczędnościowe, no to im biorą tam powiedzmy 3 czy 5% tych pieniędzy, które mogliby odkładać na konto oszczędnościowe. Tak, także to też spłacanie tego długu, który oni nabrali, jest bardzo małą cząstką, no i tak minimalnie cykają. No i później, jak ktoś pracuje 10 lat, no to po 10 latach pracuje
finansowania w budżetówce. Budżetówka mówi, ok, my zapłacimy za całą resztę tych twoich pożyczek. No skąd te pożyczki się wzięły? No pożyczki to się wzięły stąd, że Clinton, no to lewak, Obama lewak, Biden lewak, no oni po prostu potrzebują swoich ludzi. No i jak zdobyć swoich ludzi? No w szkolnictwie od Clintona, Baracka Obamy, to była szalejący wzrost czesnego. Także studenci przez ostatnie 40 lat wzrost za studia to był mniej więcej dwa razy szybszy niż inflacja. Inflacja w Ameryce no to była tak 1,5-2,5%, a wszystko wzrastało średnio około 6-7%, także możecie sobie wyobrazić, jak szybko to się podwajało. No jeżeli wzrost jest powiedzmy 7%, no to 10 lat zajmuje na podwojenie czegoś. No i to komuniści, dlaczego oni to robili? No oni nakazywali bankom, żeby banki pożyczały studentom. No a jak banki pożyczają studentom, no to wtedy uczelnie biorą jeszcze więcej pieniędzy, no bo wiedzą, że studenci dostaną pieniądze. To samo się stało z komunistami, co wykończyli w latach 1990 rynek nieruchomości. Tak samo nakazywali bankom dawać wszystkim pożyczki, no i później ceny po prostu się wściekły. No i później bardzo dużo tych nieruchomości upadało, jeżeli pamiętacie tam 20-30 lat temu. No, wracając do tego prawnika cwanego, który pracuje w budżetówce, on mówi, że jak jemu skasują te 10 czy 20 tysięcy, no to on będzie musiał płacić 10 tysięcy w podatku stanowym, dlatego że to jest w efekcie podarunek. No i on mówi, że w Indianie, tam gdzie pracuje, no to ogólnie rzecz biorąc, jakby pracował 10 lat, no to tam nie ma tego podatku. Nie ma podatku od tego, jak po 10 latach jego pożyczka jest skasowana, a teraz, kiedy pożyczka będzie skasowana, powiedzmy w listopadzie, no to on nie będzie miał tych dodatkowych benefitów, które by miał. Także on tłumaczy, że jest krzywda, że jest szkoda, że jest uraz dla niego. No i teraz jest możliwe, że jeden z tych milionów po prostu będzie skarżył. Nie może uniknąć tego płacenia. On tłumaczy, że on nie może uniknąć płacenia tego podatku, dlatego, że Ministerstwo Szkolnictwa automatycznie kasuje tą pożyczkę i to będzie mniej więcej dla 8 milionów ludzi, właśnie dla takich, co pracują dla budżetówki, bo to pierwsze, co rząd robi, no to oni kasują, wszyscy ci, którzy pracują dla państwa, no to państwo im kasuje to już na dzień dzisiejszy te wszystkie pożyczki. Pomimo wszystko, że idą pracować dla państwa, no to mają w miarę dobrą pensję, mają w miarę dobrą emeryturę, mają pozycję w sumie dosyć długoterminową, także, że to po prostu jest raj na ziemi. No a swoi budżetówka, partia komunistyczna, swoich po prostu pilnuje, tak? Nie da im się skrzywdzić, no bo to wszystko jest bazowane na planie spłacania w zależności od tego, ile ktoś zarabia. No i ta szkoda, ta krzywda, czy ten uraz, no to też, żeby zaczęła się sprawa, no to musi być bezpośrednia, czy bardzo szybka. No i to on jako prawnik, on mówi, że to będzie faktycznie bardzo szybko i znienacka, no bo to będzie w sumie październik, listopad. To jest to, co Ministerstwo Szkolnictwa decyduje. No to jest makabra, żeby prezydent, długopisem prezydenta był w stanie skasować jednym 500 miliardów dolarów,
i wrzucić innym na plecy to samo 500 miliardów dolarów. No Biały Dom w ogóle tłumaczy, że dlaczego Biden mógł to zrobić. No w 2003 roku była taka ustawa kongresu, który dawała możliwości, no z reguły dla byłych żołnierzy, dla byłych tam kombatantów, dla byłych weteranów, no i w tej ustawie, która była z założenia dla ludzi, którzy walczyli dla Ameryki, no to był taki ta ustawa, że minister szkolnictwa może albo zlikwidować pożyczki, albo zmodyfikować te pożyczki, czy tą pomoc dla studentów. No o ile w wypadku, kiedy jest wojna, albo jakaś sytuacja wojskowa, no albo narodowa jakaś klęska. Biden, co on użył? On powiedział, że COVID, no to jest klęska, no i dlatego jest to narodowa klęska i dlatego on mówi, że te 500 miliardów dolarów spisze na straty, no i w ramach tej narodowej klęski. No każdy się drapie po głowie i mówi, jak to jest możliwe, kiedy w zasadzie pandemia już minęła. No a on to zrobił na dwa tygodnie przed tym, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych powiedziała, że już klęski nie ma. No ale komuniści, jak to komuniści, jak interpretują każdą sytuację na dwie strony, dla siebie za każdym razem korzystne. No ciekawe jest, czy Biden nie ogłosi, że jest narodowa klęska środowiskowa, no i wtedy powie, że jest narodowa klęska środowiskowa, no i znowu powie, że podatnicy mają płacić następne tam 503 miliardów, czy następny trylion. No ten prawnik Garrison, no też oskarża, że to całej procedury w sumie nie było, bo administracja nie pokazała, że to będzie jakieś dobre dla społeczeństwa, że nie zrobi krzywdy, no i nie było żadnych takich przesłuchań czy wysłuchań społecznych w całej Ameryce. Także, że teoretycznie on Biden nie miał prawa na to, co zrobił. No to jest największe w sumie w historii Ameryki, no to co Biden zrobił, to co jego komuniści naokoło niego zrobili, no to jest z punktu widzenia władzy wykonawczej, no to uzurpowali sobie coś nieprawdopodobnego. Pominęli kongres nieprawdopodobnie. No i ciekawie jest, że coś takiego się dzieje. No, jest to śmieszne, można powiedzieć, że coś takiego się dzieje. Jest to cała groteska. No ale to pokazuje jak w jakich debilowatych czasach żyjemy i jakie kretyńskie czasy nastały dla Stanów Zjednoczonych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Głosujcie na tych, którzy nie pozwoliliby, żeby zlikwidować te pożyczki. No bo prawda jest taka, że dużo ludzi nie poszło na studia, no bo nie chciało brać pożyczek. Prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi spłaciło te pożyczki wcześniej, no i nie dostanie grosza z powrotem. Także byli uczciwi, a zostali frajerami przez komunistów. Także głosujcie za normalnymi.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, Obamę czy Bidena. No widzicie, do czego oni doprowadzili. Mam nadzieję, że się nie cieszycie, że gdzieś tam niedaleko was Biden skasował 10 czy 20 tysięcy pożyczek, no bo jeżeli pracujecie, no to w podatkach zapłacicie nie 10-20 tysięcy, a zapłacicie prędzej czy później 30-40 tysięcy. Tak, także musicie sobie z tego zdawać sprawę. Macie szansę na to, żeby po prostu zmienić przynależność partyjną. Za 40 dni będą wybory międzyprezydenckie. Także zmieńcie swoją przynależność partyjną, albo po prostu nie idźcie głosować na tych swoich lewaków. Mam nadzieję, że po przyjeździe do Ameryki, po iluś tam latach, naprawdę zaczynacie rozumieć, że socjalizm to nie jest prawidłowy kierunek, w którym Ameryka powinna iść. Zdrowia dla normalnych.